Niedawno światło dzienne ujrzały informacje o konflikcie między Kubą Badachem a Michałem Szpakiem, którzy współpracują przy nowej edycji The Voice of Poland. Według doniesień, nie darzą się oni sympatią, co rzekomo wpływa na atmosferę na planie. Te plotki skomentowała koleżanka z planu, Lanberry, czyli Małgorzata Uściłowska, znana z długiej kariery na polskiej scenie muzycznej. Lanberry, po intensywnym sezonie letnim pełnym koncertów i udziale w festiwalu Magiczne Zakończenie Wakacji, podzieliła się swoimi refleksjami na temat pracy w tak dynamicznym środowisku. Powiem szczerze, że chyba dopiero w tym sezonie poznaję swoje limity. Ale ta praca w studiu to jest moje paliwo, tak samo zresztą jak praca na scenie. Przyjechałam tutaj dzisiaj prosto z mojego koncertu plenerowego, więc właśnie dla takich chwil się to robi, dla takich chwil się żyje, mówiła reporterowi Pomponika, podkreślając swoje zaangażowanie i pasję do muzyki. Choć nie odniosła się bezpośrednio do plotek o napięciach między Badachem a Szpakiem, jej komentarz sugeruje, że emocje na planie mogą być intensywne. Lanberry zwróciła uwagę na to, jak ważne jest zachowanie profesjonalizmu i skupienie na celu, którym jest dostarczenie widzom wartościowej rozrywki. Lanberry otworzyła się na temat wyzwań, z jakimi mierzy się podczas intensywnego harmonogramu koncertowego. Robimy jakieś chore ilości kilometrów po Polsce i to przemieszczanie się testuje moje limity fizyczne. W lipcu zrobiliśmy chyba 6000 kilometrów. Fajne jest to, że poznaję takie zakątki w Polsce, których pewnie nigdy bym nie odkryła, a są naprawdę piękne, więc to jest ogromny plus, wyznała w rozmowie z Pomponikiem. Przyznaję, że ciągłe podróże mogą być męczące, ale odkrywanie nowych miejsc stanowi dla niej ogromną wartość. Piosenkarka zauważa, kiedy zbliża się do swojej granicy wytrzymałości, jestem wkurzona, podirytowana. To już jest taki stan, kiedy mam wrzenie głowy, ale na szczęście wokół mnie są cudowni ludzie, którzy mnie wspierają, którzy bardzo mnie szanują. Jak mam dobrą energię wokół, to czego chcieć więcej? Mówi. Te słowa podkreślają, jak ważne jest dla niej wsparcie zespołu i bliskich w trudnych chwilach. Co do wymagań koncertowych, Lanberry jest skromna i nie oczekuje specjalnych przywilejów. Dla mnie. Ja jestem jak koń. Mi wystarczy woda i jakieś kanapeczki po, bo nigdy nie jem przed koncertami, stwierdziła. Mimo swojej niewielkiej listy życzeń, artystka planuje wprowadzić zmiany na rzecz lepszego komfortu swojego zespołu. Od nowego sezonu będę musiała wprowadzić pewne zmiany, głównie spersonalizowane napoje dla członków zespołu. To pokazuje, że jej priorytetem jest dobrostan całej grupy, a nie tylko własne potrzeby. Przykładem jest jej zdumienie, gdy dowiedziała się, że niektórzy wokaliści odwołują swoje występy z powodu złych warunków nagłośnieniowych. Naprawdę ktoś tak robi? Zapytała z niedowierzaniem. Zdaniem Lanberry, właśnie po to istnieje soundcheck, test dźwięku, przed koncertem, aby zapewnić, że wszystko będzie działać poprawnie podczas występu. Dla niej większym problemem jest pogoda, która może nieoczekiwanie pokrzyżować plany koncertu na świeżym powietrzu i zmusić publiczność do opuszczenia miejsca wydarzenia. W kontekście ostatnich kontrowersji dotyczących konfliktu między Michałem Szpakiem a Kubą Badachem, którzy obecnie pracują razem przy The Voice of Poland, Lanberry znajduje się w interesującej sytuacji. Sama kiedyś, na początku swojej kariery, próbowała swoich sił w castingu do tego show, nie odnosząc sukcesu, a teraz jest jedną z jego gwiazd. Będzie to jej trzecia edycja jako gwiazda programu, dla Michała Szpaka piąta po krótkiej przerwie, a dla Kuby Badacha pierwsza. Jej doświadczenie i perspektywa są szczególnie cenne, biorąc pod uwagę jej bezpośredni kontakt zarówno z muzykami, jak i całym procesem produkcyjnym programu. Powołując się na anonimowego informatora, opisywał relacje Michała Szpaka i Kuby Badacha jako nieco napięte. Szpak umie zrobić show. Ściąga na siebie całą uwagę, co nie do końca zawsze podoba się Kubi Badachowi, który jest jego przeciwieństwem. Kuba w swoich wypowiedziach zachowuje się trochę jak zrzędzący nauczyciel.
Mówi bardzo profesjonalnie i rzeczowo. Dlatego widać, że czasem Michał w programie go drażni i szokuje, gdy po prostu tamten, mówiąc delikatnie, odpływa relacjonował portal. Jednak Lanberry, będąca również jurorką w programie, ma zupełnie inne spojrzenie na sytuację. Potwierdziła doniesienia, ale podkreśliła pozytywny aspekt różnic charakterów między jurorami. Iskrzy, ale w taki fajny, bardzo wyrafinowany sposób. Ja uwielbiam chłopaków, ich energię. I to jest cudowne, że to jest takie kolorowe, barwne, że te energie są różne i dzięki temu my się tam nie nudzimy po prostu. Tam jest wymiana, dowcip, szybka riposta mówiła w rozmowie z reporterem. Uściłowska uspokaja też niepokoje dotyczące rzekomego konfliktu. To jest bardziej uczta intelektualna niż jakiś beef. My się tam dobrze w swoim towarzystwie bawimy poza kamerami, tak po prostu, po ludzku. To są bardzo interesujące rozmowy. Naprawdę, jestem zachwycona chłopakami, wyznała, dodając, że współpraca z innymi jurorami przynosi jej dużo satysfakcji i że relacje między nimi, mimo różnic, są bardzo bogate i owocne. Plotek w swoim artykule poruszył temat rzekomego konfliktu między jurorami The Voice of Poland, wskazując, że może to wpływać negatywnie na obecność innych członków panelu. Według źródła serwisu, Barona i Thompsona w ogóle tam nie widać. To też zasługa tego, że byli w tylu edycjach. Duet pojawił się w 13 z 15 odsłon talent show. Przypis out, że już nie mogą niczego nowego pokazać. Są bardzo powtarzalni, ale w TVP ich znowu chcieli. Nie mówiąc o Lanberry, która jest przyćmiona pierwszy raz i jak panowie się kłócą, to jej po prostu nie ma. Nie wcina się. Nową edycję robią zdecydowanie Szpak i Badach. Jednak Lanberry odniosła się do tych zarzutów, prezentując swoją perspektywę na sytuację. W rozmowie z Pomponikiem podkreśliła swoją zdolność do znajdowania własnej przestrzeni w show. Powiem ci, że tak sobie siedzę i myślę, fajnie mam. Czasami trzeba ich ostudzić. Umówmy się, tam testosteron buzuje, natomiast ja tam czasami siedzę jak księżniczka, która musi powiedzieć, ekhm, teraz ja mówię. Ale nie uważam, że ginę między nimi. Ja się potrafię, że tak powiem, rozepchnąć, a oni też dają mi bardzo dużo przestrzeni, żeby wyrazić swoją opinię. Zresztą sami zobaczycie, wyjaśniła. Komentarz Lanberry sugeruje, że choć dominujące osobowości jak Michał Szpak i Kuba Badach mogą na pierwszy rzut oka zdawać się dominować w programie, inne członki jury, takie jak ona, mają swoje sposoby na zajmowanie istotnej roli w dynamice grupy i wpływanie na przebieg programu.